Cześć Boże, Aleksander Chutkowski. Witam i zapraszam Państwa na informacje dnia. Od poniedziałku znamy nazwiska nowych marszałków i wicemarszałków Sejmu i Senatu. Wystarczającego poparcia nie otrzymali kandydaci Prawa i Sprawiedliwości. Partia zapowiada, że nie zgłosi innych nazwisk na te stanowiska. Stwierdzam, że marszałkiem Sejmu został wybrany poseł Szymon Hołownia. Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat wybrał na marszałka Senatu panią senator Małgorzatę Kitawę-Błońską. Tak wyglądały poniedziałkowe głosowania. Żaden z kandydatów Prawa i Sprawiedliwości Elżbieta Witek w Sejmie oraz Marek Pęk w Senacie nie otrzymali wystarczającego do objęcia stanowisk poparcia. O tę sytuację pytany był dziś w polskim radiu poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Werdykt demokratycznej większości to my poznaliśmy 15 października. Dokładnie rzecz biorąc, poznaliśmy go yy, trójkrot później, no ale yy, chodzi o datę wyborów. I ta demokratyczna większość w, ponad 7, w postaci ponad 7 milionów Polaków poparła prawo i sprawiedliwość, dzięki czemu tworzymy największy klub w Sejmie. I jeżeli ktoś odmawia naszemu klubowi prawa do wystawienia takiego kandydata, o jakim zdecydują członkowie klubu i próbuje nas cenzurować, to nie obraża nas, nie obraża tego kandydata, tylko obraża ponad 7 milionów Polaków i odmawia im prawa do reprezentacji w prezydium no, Sejmu. Opozycja proponuje rozwiązanie i zachęca Prawo i Sprawiedliwość do zgłoszenia innych kandydatów. To jednak próba wywierania wpływu na wewnętrzne decyzje partii, na co nie ma zgody polityków. Próba cenzurowania kandydatów innych ugrupowań no jest czymś takim. No próba zagwarantowania sobie prawa do tego, że możecie mieć marszałka, ale pod warunkiem, że będzie nam się on podobał. No, nie, no, jesteśmy w różnych ugrupowaniach, mamy różne poglądy, różnimy się politycznie, na tym to polega, to nie jest Front Jedności Narodu i dlatego każdy klub. Autonomicznie ma prawo wskazywać swojego kandydata. Zdaniem polityka odpowiedzialność za zagwarantowanie pluralizmu spoczywa po stronie większości. W tym przypadku ta zasada nie została zagwarantowana, a innych kandydatów prawa i sprawiedliwości nie będzie. Nie będziemy działać pod zbójeckie dyktando kogokolwiek. Kolejne posiedzenie Sejmu we wtorek, 21 listopada uchwały Sejmu ważniejsze niż konstytucja, takie zasady proponuje nowa liberalna lewicowa większość. Platforma Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica chcą unieważnić orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ochrony życia i zmienić skład Trybunału. Na biurko Marszałka Sejmu trafiły pierwsze ustawy. Autorem dwóch jest Lewica. Dotyczą wprowadzenia zgody na zabijanie nienarodzonych dzieci do 12 tygodnia ciąży oraz niekarania za pomoc w tzw. aborcji. Tak jak to obiecywałyśmy i w kampanii i przez całą poprzednią kadencję nie rezygnujemy ani ze swoich obietnic wyborczych, ani ze zobowiązania, które podjęłyśmy. Sejmowa większość Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy nie wypracowała w tych sprawach porozumienia. Poseł Krzysztof Paszyk z PSL-u przyznaje, że Ludowcy i Polska 2050 dystansują się od inicjatywy Lewicy. W umowie koalicyjnej nie ma na przykład aborcji do 12 tygodnia czy innych spraw światopoglądowych. Mało prawdopodobne jest, aby w Sejmie znalazła się większość do wprowadzenia aborcji na życzenie. Pojawił się jednak inny kontrowersyjny pomysł. Liberalno-lewicowe partie chcą unieważnić uchwałą Sejmu wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku, wyrok, który stanął w obronie życia i stwierdził, że aborcja w przypadku podejrzenia poczętego dziecka o chorobę jest niezgodna z ustawą zasadniczą. My się z tym orzeczeniem nie zgadzamy, ponieważ uważamy, że to orzeczenie, Trybunału Konstytucyjnego zapadło na zamówienie publiczne, a nie jest wyrazem rzeczywistej oceny obowiązującego w Polsce prawa. Oto kiedy Sejm zajmie się uchwałą unieważniającą wyrok Trybunału Konstytucyjnego pytaliśmy nową wicemarszałek z Koalicji Obywatelskiej, Monikę Wielichowską. Prezydium Sejmu, które po raz pierwszy wczoraj się zebrało wieczorem i jeszcze o tym dzisiaj nie rozmawiało. Zgodnie z artykułem 190 Konstytucji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc po wszechnie obowiązującą i są ostateczne. Uchwała Sejmu nie będzie miała żadnego znaczenia, podkreśla Kamil Smulski z Instytutu Ordo Juris. Sejm będzie twierdził, że, że, że coś jest niekonstytucyjne, no ale to jest jego po prostu opinia. To jest po prostu organ kolegialny, ma prawo wydać taką, taką uchwałę, nie wywołane żadnych skutków prawnych. Zanim liberalno-lewicowa koalicja podejmie próbę unieważnienia wyroku Trybunału w sprawie życia, nowa większość uchwałą chce uchylić powołanie Trzech sędziów, których nazywa dublerami: Mariusza Muszyńskiego, Jarosława Wyrębaka i Justyna Piskorskiego. Pomysł akceptuje cała liberalno-lewicowa większość, w tym marszałek Szymon Hołownia. W mojej najgłębszej ocenie, konstrukcja i skład Trybunału Konstytucyjnego budzi najgłębsze prawne i konstytucyjne wątpliwości. I tu znów należy odwołać się do ustawy zasadniczej. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko konstytucji. Cytuje profesor Anna Łabno, konstytucjonalistka z Uniwersytetu. Śląskiego Zostali uchwałą powołani, następnie zaprzysiężeni przez prezydenta i weszli w wykonywanie obowiązków. Te trzy elementy zostały wykonane, a zatem nie ma innej drogi, by działać zgodnie z prawem, jak tylko poprzez właśnie postępowanie dyscyplinarne. Prawo i sprawiedliwość przypomina, że to obecna liberalno-lewicowa większość wielokrotnie odwoływała się do konstytucji mamy nowy Sejm, a już sięga się po wątpliwe środki sprawowania władzy, mówi poseł Zbigniew Kuźmiuk. To by była zadziwiająca praktyka pokazująca, że tak naprawdę ta nowa większość konstytucji ma za nic. Według medialnych doniesień Sejm zajmie się uchwałami dopiero w przyszłym tygodniu. Polska gospodarka wychodzi z tak zwanej technicznej recesji. W trzecim kwartale PKB urosło o 0,4 punktu procentowego. Tak wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. PKB brutto w strefie euro jest na minusie. Inflacja wywołana wojną na Ukrainie i walka z inflacją poprzez wzrost stóp procentowych spowodowały spadek wzrostu gospodarczego. W drugim kwartale PKB wyniósł 0,6 punktu procentowego poniżej zera. Ekonomiści nazwali ten stan naszej gospodarki recesją techniczną. Zapowiadali jednocześnie, że PKB szybko wróci na ścieżkę wzrostu i tak się właśnie stało w trzecim kwartale, w którym wzrost gospodarczy wyniósł 0,4 punktu procentowego. Wpłynęło na to, jak zauważa ekonomista profesor Wojciech Piątek, obniżenie stóp procentowych, ale nie tylko. Efekt kredytu 2%, który aktywował ponownie ten pozytywny trend w budownictwie i konsumpcję prywatną Polacy dalej chętnie kupują. Ekonomiści przewidują dalszy wzrost PKB. Szacuje się, że w 2024 roku będzie to między 2,5 a 3%. Są jednak zagrożenia dla... Dla gospodarki. Jedno co powinno martwić to procesy, to to co się dzieje w gospodarce niemieckiej. Gospodarka niemiecka wchodzi w stan permanentnego załamania kryzysu, a to niewątpliwie będzie się przekładało na sytuację w gospodarce polskiej. Na sytuację gospodarczą będzie wpływała polityka nowego rządu, czy będą podejmowane działania proinwestycyjne, jak kształtować się będą podatki, jak też będzie realizowana polityka społeczna. To pyta. Które zadają sobie ekonomiści. W San Francisco w Kalifornii trwa szczyt Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku. To tam dojdzie dziś do długo wyczekiwanego spotkania Joe Bidena z Xi Jinpingiem, prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej. Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku to układ gospodarczy założony w 1993 roku. Obecnie scala 21 najbardziej rozwiniętych lub rozwijających się państw na świecie. Przy okazji szczytu APEC zaplanowane również zostało spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Chin. Jest to pierwsza wizyta Xi Jinpinga w Stanach Zjednoczonych od momentu objęcia urzędu prezydenta przez Bidena. Media przewidują, że tematem rozmów mają być sprawy gospodarczo-polityczne oraz wznowienie normalnej komunikacji między obydwoma supermocarstwami, w tym kontaktów wojskowych. Od dłuższego czasu widoczny jest zgrzyt na linii Waszyngton-Pekin. We wczorajszym oświadczeniu Joe Biden wskazał na potrzebę takiej rozmowy i chęci na poprawę stosunków między obydwoma państwami. Wrócić na normalny tor korespondencji, być w stanie podnieść słuchawkę telefonu i rozmawiać ze sobą w sytuacjach kryzysowych, być w stanie upewnić się, że nasze wojsko nadal ma ze sobą kontakt. Jak już mówiłem, nie próbujemy oddzielić się od Chin, ale Staramy się zmienić nasze relacje na lepsze. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych natomiast ograniczyło się do krótkiego oświadczenia, w którym wyraziło nadzieję na pogłębiony dialog na temat podstawowych kwestii dotyczących światowego pokoju i rozwoju. Zdaniem chińskiego ministra gospodarki, handlu i przemysłu, w obliczu agresji rosnącej ilości konfliktów zbrojnych istnieje ryzyko globalnego kryzysu geopolitycznego, któremu trzeba starać się zapobiec. Widząc przedłużającą się agresję Rosji i napięcia na Bliskim Wschodzie, pojawiają się zagrożenia geopolityczne. Nowymi wyzwaniami, przed którymi stoimy, są działania mające na celu wykorzystanie współzależności gospodarczej jako broni, a także środki zakłócające rynek, te sposoby rozliczania próby zwiększenia konkurencyjności w duży i niesprawiedliwy sposób oraz kontrolowania rynku kraje o podobnych poglądach powinny wyjść poza rozgraniczenie sektorów przemysłowych i rozwój współpracy w polityce przemysłowej potrzebne jest zupełnie nowe podejście nie jest niczym nowym, że obydwa supermocarstwa dzieli nie tylko rywalizacja gospodarcza, ale i zasadnicze rozbieżności polityczne. W takich sprawach jak kwestia Tajwanu, agresji Rosji przeciwko Ukrainie czy wojny Izraela z Hamasem w strefie gazy jedno jest pewne: spotkanie Joe Bidena z Xi Jinpingiem jest szansą na załagodzenie napięć w relacjach Waszyngtonu z Pekinem, a tym samym na szereg korzyści społeczno-gospodarczych dla wszystkich państw świata. W nocy izraelska armia poinformowała o kolejnym planowanym ataku przeciwko palestyńskiemu Hamasowi w Strefie Gazy. Celem operacji bojowej izraelskich sił zbrojnych miał być Szpital Al-Shifa w pogrążonej wojnie w strefie Gazy. Z doniesień wywiadu wojskowego Stanów Zjednoczonych wynika, że Hamas wykorzystuje budynek jako centrum dowodzenia. Istnieje również obawa, że w piwnicach i podziemnych tunelach szpitalu Al-Shifa przetrzymywani są zakładnicy więzieni przez Hamas. Chcemy, aby Hamas zaprzestał wykorzystywania szpitali jako stanowisk dowodzenia. Najprościej byłoby rozwiązać ten problem, gdyby przestali wykorzystywać cywilów przebywających w szpitalach jako tarcze humanitarne. Wczoraj prezydent Stanów Zjednoczonych przedstawił w oświadczeniu, że jego kraj. Jest po stronie Izraela i zapewnił o dalszym wsparciu militarnym. W tej chwili musimy wyrazić się jasno: jesteśmy po stronie Izraela. Biały Dom podkreślił, że nie popiera atakowania szpitali z powietrza ani wymiany ognia wewnątrz szpitali. Dodał również, że szpitale i pacjenci muszą być chronieni. W szpitalu Al-Shifa, poza chorymi i personelem medycznym, znajdują się tysiące ludzi, których wojna zmusiła do opuszczenia swoich domów. W tym miesiącu mija 10 lat od publikacji adhortacji Ewangelii Gaudium. Ojciec święty Franciszek kontynuował cykl kataches o gorliwości apostolskiej, powołując się na ten dokument. Przypomniał także drogę uczniów do Emaus, gdzie wraz ze zmartwychwstałym Jezusem odrodziła się radość. Dzisiejszej audiencji generalnej towarzyszyło zagadnienie radości płynącej z doświadczenia w życiu Jezusa i głoszenia Ewangelii. Radość płynąca z narodzenia i paschy Jezusa stanowi fundament naszej wiarygodności, a chrześcijanin pozbawiony tej radości traci autorytet. Ojciec święty Franciszek przywołał w rozważaniach spotkanie z uczniami idącymi do Emaus, którzy dzięki Jezusowi doświadczyli paschalnej radości. Na como en la vida. Historia tych dwóch uczniów pokazuje, że w towarzystwie Jezusa zawsze można przejść od przygnębienia do paschalnej radości. Zwłaszcza w tym okresie pełnym zmartwień, w którym w różnych miejscach występuje również kryzys wiary, możemy być ogarnięci tymi samymi ponurymi nastrojami, poczuciem porażki, jak ci dwaj uczniowie, którzy opuszczają Jerozolimę smutni i zniechęceni, będąc więźniami swoich zawiedzionych oczekiwań. Ojciec święty zaznaczył, że chrześcijaństwo stoi dziś w obliczu różnych wyzwań i często doświadczamy pokusy rezygnacji. Ewangelia ma być dla nas pomocą, dzięki niej z radością i nadzieją spojrzymy w przyszłość. To były informacje dnia. Dziękuję i życzę Państwu spokojnego popołudnia z Panem Bogiem.